Dzień dobry, witajcie obywatele Onion Republic. W kolejnym odcinku inwestuję 500+, plus, w którym spotykamy się co tydzień, żeby zainwestować 500 złotych. Wy co miesiąc możecie, bo ja wam wysyłam co miesiąc, a sobie przyznaję z waszych podatków oczywiście, albo, czy nie z waszych, ale z waszych sąsiadów oczywiście, to wasi sąsiedzi płacą na was. Trzymam kciuki, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Transfery społeczne to jest to, co doprowadziło oczywiście mnie do władzy. Demokracja umarła przy oklasku. E, to był cytat ze Star Warsów, prawda? Tak. Um, dzisiaj oczywiście 500 zł moi drodzy zainwestujemy w akcje. To będą mam akcje tutu tutu. Tu. Zapraszam bardzo serdecznie do obejrzenia Intra. łokieć, inflacja w nosiku twoja ręka. od nowych podatków dupa pęka. To nie tropiko. A polskie dance makabra. Był po bilion długu, abrakadabra. 2 miliardy telewizja u fiesta. więcej gazu przebijemy Kania Westa. No i ten Polska Dobrze, zaczynamy, moi drodzy. ITORO e jest partnerem tego, tej serii. Dzięki ITORO e możemy też dalej pchać te media wolnościowe. Co możecie przeczytać na weto.media akcja Veto? Dzisiaj będę kupował, moi drodzy, akcje Coinbase'a. Dlaczego by nie? Coinbase dzisiaj otworzy się na minus 10% na chwilę obecną. Tak to wygląda, że na minus 9% około się otworzy, nawet wczoraj wieczorem po zamknięciu sesji to było nawet 304 dolary w after session, after market, ponieważ spadła wycena, spadła wycena Coinbase przez to, że wyszły raporty za trzeci kwartał i oni mają taką sytuację, że te przychody i ogólne wyniki spadły nawet o 75%. Więc jest to znaczący spadek, ale jest to za kwartał trzeci, a kwartał trzeci na rynku kryptowalut był dosyć przeciętny. Od takiego maja do właśnie września mieliśmy poczniaka, mieliśmy trochę było łapania tych dołków. Ja wtedy też mocno uzupełniałem, tak naprawdę goniłem Hosse na rynku kryptowalut, żeby dokoń, dogonić was wszystkie wasze profity, które ja nie wierzyłem. Też ja musiałem sprzedać trochę, e, sprzedać tych akcji, e, tych kryptowalut na budowę domu. No i dużo tutaj było fuck upów różnych zrobionych, ale trzeba było wtedy gonić, gonić z popiołem na głowie, aż się ten popiół po prostu z głowy sypał. I teraz DG Farmy to jest ten degeneratem krypto. Ech. A w takim razie ja jestem tą osobą, o której za każdym razem, jak pamiętacie, te, te memy, te memy, ta, to może to jest tylko jakiś inny, to akurat tatuś daje na ETH, żeby Ethereum kupić, a Billy kupuje Dogecoin'a Doge czy tam Shiba Inu, i zrobił dobry, dobrą rzecz, ale też pamiętacie, były kiedyś takie te memy, że. Zobacz, Billy, tu jest twój social stimulus, tu jest stimulus check. Wydaj na coś ważnego, żeby. Może to coś będzie na, na, na utrzymanie twojej pracy, może to będzie na właśnie opłatę na college, a tu Billy zawsze rzuca w krypto, nie. I, I tak właśnie, tak właśnie było z tym stimulusem, tak też właśnie kryptowaluty mocno mocno na tym wyrosły. I tak, i właśnie. Te wyniki, ich dużo osób mogło się po prostu spodziewać, że to mogło być wcześniej wycenione, i sądzę, że ta dzisiejsza, dzisiejsze otwarcie niżej będzie okazją do, do wejścia na korekcie w Coinbase, ponieważ ten, ten, ten wzrost mamy skorelowany ze wzrostem wolumenów na rynku kryptowalut. Jest to jakieś wyceniane do przodu, tak? Widzimy, że wolumeny na wszystkich giełdach rosną, wraca tutaj chciwość, na, te emocje wracają na rynek kryptowalut, już teraz. Wszystkie analizy on-chainowe, wszyscy tutaj YouTuberzy, streamerzy, influencerzy, Twitterowi, ludzie po prostu um, przeganiają się w, w, tym, w tych analizach, jaki będzie szczyt na Bitcoinie, więc te, te emocje są, udzielają się każdemu. Nawet nie dochodzi do debaty Kamila Gancarza z Cezarem Grafem, co jest dla mnie strasznie słabe. Jeszcze tam były naprawdę bardzo duże emocje, a mniej merytoryki. W tym niestety. Um, ja sądzę właśnie, że to jest super okazja, żeby tutaj wrzucić za 500 złotych z Waszych podatków dzisiaj na otwarciu rynku, łapać właśnie po 322-325 dolarów tego coinbase'a. Um, dawajcie znać, czy, czy to jest według Was dobry pomysł. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii, czy to jest dobre. Oczywiście, można tutaj rozmawiać o analizie fundamentalnej kapitalizacji rynkowej, wskaźniku cena do zysku, ale ja tutaj tą decyzję podejmuję głównie na, na podstawie tego, że spodziewam się po prostu e, dużych wzrostów wolumenu ponownie e, na rynku kryptowalut. I oczywiście przez e, takie coś Coinbase będzie zyskiwał. Coinbase ma e, obroty na Ethereum, na Bitcoin, jedne z większych e, na całym świecie. Dużo osób patrzy na Coinbase. Coinbase jest pierwszą giełdą notowaną na amerykańskiej e, giełdzie. Nawet kiedy ten, ten debiut był e, w maju, to wtedy cena się posypała kryptowalut. To był znaczący taki event do, do sprzedaży e, kryptowalut po tym znaczącym wzroście w kwartale czwartym i pierwszym. 2000 i 2021 roku. Jestem ciekaw waszej opinii. Oczywiście Coinbase jeszcze nie płaci żadnej dywidendy, ale ma bardzo wysoką, znaczącą marżę na obrocie, jako, jako firma technologiczna. Coinbase również ostatnio ogłosił, że 10% zysków będzie inwestował w różne projekty kryptowalutowe, tak, żeby ten rynek się jeszcze bardziej rozwijał, więc to będzie samo napędzająca się taka, wiecie, taka spirala. Nie? No i oczywiście przez jakiś czas będę trzymał Coinbase i długoterminowo. Długoterminowo zobaczymy sobie zrobimy sobie taki eksperyment jak będzie ta cena wyglądała na przestrzeni czasu. Zapraszam was bardzo serdecznie w ogóle do obserwacji mnie na i na live'ie, na live'ie Ostatnio dużo osób mnie zaczęło obserwować, zapraszam bardzo serdecznie, Wapniak. To też ostatnio na live'ie kupiliśmy sobie akcję Space, Virgin Galactics i ten, ten, te akcje już wzrosły 6,4%. Kupiliśmy dzień później na otwarciu rynku AMD i potem się okazało, że AMD robi, współpracuje z Meta, czyli z byłym Facebookiem przy tworzeniu Metaverse, więc to też fajne, fajna tutaj sprawa. A propos tego tych waszych i, i moich tutaj eksperymentów, zapisujcie jeszcze raz w, w komentarzach swoje propozycje akcji, które mam kupić, żeby wam spuścić cenę albo wam podbić cenę. I um, dawajcie, dawajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym że właśnie kupieniu Coinbase jako jednej z największych giełd na całym świecie. Um, jestem ciekaw waszej opinii. E, I jeszcze raz zapraszam bardzo serdecznie do opisu i to wszystko w dzisiejszym odcinku. E, u dużo wolności życzę dobrych inwestycji i wszystkiego dobrego. Cześć. Z rozkazu el prezydenty nakazuje się dołączenie do Liberum. Sprawdzenie linku w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało kliknij!